Już jutro, 12 stycznia 2020 roku, odbędzie się finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pieniądze zostaną przekazane na sprzęt potrzebny do ratowania zdrowia i życia dzieci. ZTM wystawia na licytację 3 karty 30-dniowe. Do 90-dniowej karty dołączona jest w zestawie karta pamiątkowa przygotowana z okazji 25-lecia Zarządu Transportu Miejskiego. Kolejny przedmiot aukcji to ZTM od kuchni, czyli dzień w siedzibie ZTM w towarzystwie jego pracowników. Zwycięzca licytacji zacznie dzień od spotkania z dyrektorem, odwiedzi centralę ruchu, sprawdzi postępy w przygotowaniu nowych rozkładów jazdy, by w końcu wyjechać na miasto z pracownikiem nadzoru ruchu. Dla kibiców w futbolu zostanie przygotowana piłka z podpisami graczy Legii Warszawa. Z miejsca wydarzeń, jak zawsze, Jakub Sykut. Jest jeszcze jedno oczywiście miejsce, które bardzo warto było odwiedzić i jest to stacja techniczna postojowa Kabaty, czyli STP Kabaty, której możecie zwiedzić ją. Jeżeli Was interesuje metro i na pewno coś chcecie wiedzieć więcej ode mnie nawet, zapraszam bardzo chętnie tutaj na tą stronę, proszę bardzo. Mamy aktualna cena, no jest mała, ale takie coś, to ja bym poszedł chętnie, gdybym miał tyle pieniędzy. No. Proszę bardzo, mamy aktualnie tutaj, na przykład jest symulator metra, w którym się uczą motoniczy jeździć w właśnie metrze warszawskim, co jest naprawdę ciekawe, chętnie mi to kiedyś tam przed niego zaprotestował. Tutaj będziecie sobie zwiedzać i na pewno jakieś ciekawe miejsca od kuchni, które normalnie na pewno się nie widzi, nawet w trakcie wycieczek. Więc dużo mówić, my oczywiście z Dominikiem i oczywiście z Kutem składamy się do tego, abyście głosowali w 28. finale WOŚP-u. My sami z Dominikiem będziemy chodzić po kolejach mazowieckich skrajnikach na trasie lotnisko Chopina w Śródmieście. Jeżeli ktoś jest ciekawy, to możecie nam tam spotkać, będziemy chodzić z puszkami. No i co tu dużo mówić, mam nadzieję, że weźmiecie udział, my już wzięliśmy udział, tak, będziemy zbierać pieniądze. Do zobaczenia już wkrótce w kolejnym tyle na moim kanale. Cześć!